Cześć, witajcie. Dziś na polski rynek wkroczyły dwa efektowne modele marki Infinix należącej do koncernu Transsion. Poznajcie modele Infinix Note 40 oraz Infinix Note 40 Pro oraz oczywiście ich polskie ceny. Premierowe smartfony otrzymały atrakcyjnie stylizowane, chociaż wykonane z tworzywa obudowy, takie jakich nie powstydziłyby się nawet modele z wyższych segmentów rynku. Ekrany chroni szkło Gorilla Glass, a matryce wykonano oczywiście w technologii AMOLED. Modele serii Note 40 wyróżniają się także przyzwoitymi aparatami fotograficznymi. Selfiaki wykonują za pomocą 32-megapikselowych matryc, a pozostałe zdjęcia za pomocą 108-megapikselowych. Mocną i to dosłownie stroną nowych modeli są również stereofoniczne głośniki sygnowane marką JBL. Oba nowe smartfony dysponują systemem ładowania Infinix Allround Fast Charge 2.0 wspieranym przez autorski układ Cheetah X1. Rozwiązanie to zapewnia kompatybilność z różnymi systemami ładowania, a przede wszystkim ładowanie przewodowe do 100 W, ładowanie bezprzewodowe oraz przewodowe i bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Jest też opcja inteligentnego ładowania nocą oraz Bypass Charging 2.0, czyli technologia umożliwiająca bezpośrednie zasilanie telefonu z obejściem akumulatora, co sprzyja zachowaniu wysokiej wydajności oraz równowagi termicznej podczas ładowania, w trakcie grania czy oglądania filmu. Oba smartfony serii Note 40 pracują pod kontrolą Androida 14 z interfejsem XOS 14. Infinix Note 40 jest smartfonem wyposażonym w płaski 6,78-calowy ekran AMOLED z technologią LTPS, rozdzielczością Full HD+, oraz częstotliwością odświeżania obrazu 120 Hz. Maksymalna jasność ekranu sięga 1300 nitów, zaś panel dotykowy jest odświeżany z częstotliwością 360 Hz. Mamy też przyjazne dla oczu przyciemnianie PWM 2160 Hz. Sercem nowego Infinixa jest procesor MediaTek Helio G99 Ultimate, wspierany przez 8 GB pamięci operacyjnej, a także pamięć wewnętrzną 256 GB, z której można wydzielić 8 GB na potrzeby wirtualnego RAM. Za zasilanie smartfonu odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh, ładujący się z mocą 45 W przewodowo oraz 20 W indukcyjnie. W części fotograficznej znajdziemy 32-megapikselowy aparat do selfie, a także 108-megapikselowy aparat główny, wspierany przez 2-megapikselowy aparat do makro oraz rozmywacz tła. Smartfon ma także NFC, a jego cena wynosi 1196 zł. Infinix Note 40 Pro ma taki sam procesor jak model bazowy, ale wspierany już większą pamięcią operacyjną, bo 12 GB z możliwością wirtualnego rozszerzenia z wykorzystaniem pamięci flash o pojemności niezmiennie 256 GB. Pamięci w obu modelach są typu LPDDR4X oraz UFS 2.2. Model Pro ma też inny wyświetlacz o podobnych parametrach jak w modelu bazowym, ale z zagiętymi bokami. Aparaty fotograficzne również są podobne jak w modelu podstawowym, ale aparat główny w wariancie Pro dysponuje dodatkowo optyczną stabilizacją obrazu. Akumulator ma niezmiennie pojemność 5000 mAh, ale ładuje się już szybciej, bo z mocą 70 W, no i indukcyjnie 20 niezmiennie. Wnętrze obudowy jest chronione przed wilgocią i pyłami na poziomie IP54. Infinix Note 40 Pro kosztuje w Polsce 1496 zł, a do tego dostajemy ładowarkę indukcyjną za złotówkę. I tu już jest wszystko z polskiej premiery Infinixów Note 40 Pro, a na naszym kanale znajdziecie też recenzję tego droższego z modeli. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.